Cześć, z tej strony Blanka. Zajmuję się stylizacją, analizą kolorystyczną i na co dzień pomagam kobietom w budowaniu przemyślanej, rozsądnej garderoby. Natomiast tutaj na kanale dzielę się z Wami moimi trikami i pokazuję, jak ja radzę sobie ze swoją. Zasady sylwetkowe zostały stworzone po to, aby porządkować grupy ubrań i ułatwiać wybory, mówiąc nam, co jest najbardziej wskazane dla konkretnej sylwetki. Jednak wiele z nas postrzega te zasady jako ograniczające, bo jest tyle pięknych fasonów, a zasady mówią nam, że tego nie powinnyśmy próbować. Czy faktycznie tak jest? Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, jak łamać zasady, jak pozwolić sobie na fasony, które niekoniecznie są tymi idealnymi dla nas, ale dojść do efektu idealnej, fajnej sylwetki, czyli dojść do sukcesu inną drogą niż mówią nam zasady, jak uzyskiwać balans poprzez zrównoważenie czegoś, co nie do końca było dla nas tym wyborem najbardziej wskazanym. Przejdę przez wszystkie typy sylwetek, a na koniec pokażę też moje dwie stylizacje, w których niekoniecznie dostosowałam się do wszystkich zasad, do których powinnam. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznijmy od gruszki. Gruszka, zgodnie z teorią, nie powinna poszerzać dołu sylwetki, ale powinna poszerzać górę. No i teraz załóżmy, że chcę założyć szwedy, czy spodnie takie trochę spódnicowe, luźne, z luźną nogawką. To czy teoretycznie może? Według mnie i z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często tego typu spodnie są bardzo wybaczające dla gruszek, dlatego że czasem gruszki mają nie tylko szersze biodra, ale również i łydki, nogi aż do samego dołu. I takie spodnie są bardzo dla nich korzystne, wybaczające. Mogą się w nich czuć niesamowicie swobodnie. Kluczem do tego, aby mogły założyć ten fason, jest góra. Czyli najlepiej wybrać coś, co jest również poszerzającego, co zrównoważy szerokość spodni. No i fajnie, gdyby te spodnie też nie były bardzo, bardzo masywne, czyli prawie że jak spódnica, tylko może szersze, ale jednocześnie przy takim zachowaniu balansu. Więc na górę zaproponowałabym albo pudełkową marynarkę, która zabudowuje pod samą szyję, ma tu jeszcze dodatkowo jakieś kieszenie, poduszki lub też bufki. Wszystko, co dodaje w jakiś sposób tutaj objętości. Tutaj na przykład mam zdjęcie ze sklepu Blue Shadow, który ma w ofercie różne ubrania plus size. I ta modelka, widać to może bardziej na innych stylizacjach, jest raczej gruszką. I tutaj ma taką bluzkę, która chociaż ma dekolt V, to ten dekolt V bardzo mocno rozszerza się na ramiona, na boki i też rękawek jest taki troszkę unoszący się do góry, więc wszystko jakby takie jest poszerzające, a z drugiej strony talia jest związana tutaj z supełkiem, bardzo tak wciśnięta i zobaczcie, że ta równowaga takiego X-a, oczywiście nie musimy zawsze do niej dążyć, ale tutaj prezentuje się bardzo ciekawie i korzystnie. Kolejna sylwetka to jest sylwetka jabłko, która powinna unikać sukienek typu bodycon, takich dopasowanych, idealnie zaznaczających kształty ciała, podkreślających wszystkie wypukłości. Ale na przykład ona chce taką sukienkę założyć, bo te sukienki są po pierwsze wygodne, miłe dla ciała, ona nie chce się usztywniać materiałami, chce mieć coś, co jest po prostu miłe, wygodne, miękkie i chce czuć się dobrze. Co bym mogła zaproponować? Na przykład tutaj taki zestaw z sukienką z Unseen, do tego jeansowa, długa kurtka, taka przedłużona. To jest bardzo ważne, żeby ta forma była troszkę dłuższa, dlatego że jeżeli ograniczymy formę taką większą tylko i wyłącznie do samej góry, to jabłko jeszcze bardziej u góry się powiększy, a na dole zostaną te szczupłe, takie jakby można powiedzieć patyczekowate nogi, a góra będzie jeszcze większa. Natomiast jak przedłużymy nieco tę oversize'ową formę, to uzyskamy właśnie ten balans, o który tutaj chodzi.
Ja zaproponowałam akurat taką sportową wersję, więc do tego sportowe buty, ciekawa torebka i ta kurtka ma to do siebie, że ona będzie trzymała formę, bo jest trochę sztywniejsza, więc te linie pionowe, które będą przechodziły przez brzuch, idealnie stworzą nam ten fason, czy ten efekt, którego oczekujemy, a pod spodem jabłko będzie mogło cieszyć się taką miłą, wygodną sukienką. Oczywiście można tutaj zamienić również tę kurtkę na przykład na dłuższy kardigan, jednak jeżeli byłby to kardigan, to raczej proponowałabym, żeby on był tej samej długości już co sukienka lub dłuższy. Wtedy będzie wyglądało to fajniej. No i uważajcie też na swój wzrost, bo w przypadku tej kurtki jeansowej, jeżeli jesteście niskie, to takie dzielenie sylwetki poprzez spódnicę czy sukienkę midi plus jeszcze ta kurtka, no może trochę zaburzać, ale to wszystko oczywiście też zależy. Zawsze najlepiej robić sobie zdjęcie, jakoś ocenić to wizualnie, czy na pewno u Was to się sprawdza. Taką osobą, która idealnie stosuje te triki, jest Magda Gessler, która właśnie jest jabłkiem. Wezmę sobie tylko telefon, żeby dokładnie mówić o tych zdjęciach, które będę pokazywała. I tutaj mamy taką stylizację z bardziej dopasowaną sukienką. Trochę wiatr rozwiał jej szal, który ona właśnie idealnie stosuje i widać, że jak ta sylwetka się prezentuje, tak jak jest obrysowana dokładnie, chociaż to też nie jest sukienka super typu bodycon, no ale widać jakby o co chodzi. I co Magda Gessler robi? Przeważnie narzuca sobie takie długie szale lub też biżuterię dłuższą. Tutaj na drugim zdjęciu właśnie widzimy, że ma też szal dopasowany taki pod kolor sukienki. Ta sukienka też nie jest jakaś bardzo, bardzo luźna i obszerna. I wygląda moim zdaniem to kolorowo, wesoło, stylowo. Widać, że są to jakieś powtarzalne dla niej elementy i uważam, że bardzo, bardzo dobrze to robi. No i na trzecim zdjęciu już taka przedłużona forma, może kolory nie do końca jakoś tak pod nią, trochę dużo tu się dzieje, ale chodzi mi tylko o samą formę tej narzutki i biżuterii, które ładnie ukrywają właściwie te krągłości tak w okolicy brzucha. Także jeżeli Wy macie taką sylwetkę, to też radzę Wam spróbować. Nie mówię, że u każdego to się sprawdzi i że każda sylwetka jabłko musi teraz wciskać się w tego typu sukienki. To jest tylko jakaś opcja, propozycja do sprawdzenia, czy u Was da się to na przykład ograć, jeżeli bardzo, bardzo Wam się te sukienki podobają. Trójkąt odwrócony, czyli taka sylwetka, która ma szersze ramiona od bioder, można by pomyśleć, że wszystkie oversize'owe góry będą dodatkowo jeszcze dodawały objętości i poszerzały te ramiona i panie mogą się tego bać, a ja już przetestowałam na wielu sylwetkach, wielu moich klientkach, że naprawdę to tworzy ciekawy look pod warunkiem, że ta oversize'owa góra, załóżmy, że to będzie koszula o obniżonej linii ramion i taka luźniejsza, będzie przedłużona, czyli ona powinna być troszkę za linię kroku. Wtedy nie doda objętości tylko samej górze, ale ogólnie będzie wyglądało, że to ta koszula jest taka duża. Nie wiadomo, czy to ramiona, czy to w sumie fason tej koszuli. No i oczywiście kluczowe jest to, co założymy na dół. Nie rurki, a spodnie o delikatnie prostszej nogawce, czyli takiej, która ma trochę przestrzeni między łydką a ubraniem, tak żeby nie było tak bardzo, nie było widać takiej dysproporcji. Ogromna góra i bardzo, bardzo przylegające spodnie. Do tego możemy dobrać jeszcze na platformie buty lub na jakieś koturnie, które dodatkowo zrównoważą jeszcze szerokość ramion. Także jeżeli jesteście tą sylwetką, to gorąco Was zachęcam do spróbowania, czy takie połączenie u Was się sprawdzi. Duży biust zawsze powinien modelować sylwetkę odpowiednim biustonoszem. Kiedyś myślałam, że zawsze tak powinno być, ale teraz sama coraz częściej odchodzę od biustonosza, zwłaszcza w te gorące dni, ponieważ podrażnia on moją skórę na plecach i powoduje różne stany zapalne, więc rozumiem też kobiety z dużym biustem, że chciałyby się wyzwolić z biustonosza. Zresztą, czy zawsze nasz biust musi wyglądać na taki super okrągły i jędrny? Czasami odrobina nonszalancji może wyglądać naprawdę ciekawie. Tutaj zdjęcie ze sklepu
Sleepless in Warsaw i taka piękna sukienka. Więc co możemy zrobić, jeżeli duży biust nie chce założyć biustonosza danego dnia i po prostu ma ochotę czuć się swobodnie i wygodnie, to aby nie wyglądało to tak babcinie, to warto zwrócić uwagę na ciekawsze fasony. Tu mamy sukienkę, która łączy dwa w sobie, czyli z jednej strony jest taka kobieca, bo ma na dole rozporek, przy ruchu gdzieś ta noga będzie się pokazywała, ale w taki subtelny sposób. Ma też głęboki dekolt, ale jest on kopertowy, to raz. Ma dłuższy rękawek i ma dłuższy dół, dłuższą spódnicę, więc jest zachowany pewien balans pomiędzy tym, co odsłaniamy, a tym, co zakrywamy. Także jeżeli nie chcesz zakładać biustonosza, załóż nonszalanckie, fajne fasony, a na pewno będziesz wyglądała świetnie. Sama staram się coraz bardziej przekonywać do tego, żeby rzadziej nosić biustonosz i szukam rozwiązań, które pozwolą mi właśnie to robić. I Was też gorąco do tego zachęcam. Ciekawa jestem, co Wy na ten temat myślicie. Kolejna taka sylwetkowa zasada dla dużego biustu. I pamiętajcie, ja nie mówię o po prostu większym biuście, tylko ja mówię o takim biuście, który jest dominujący przy całej sylwetce. Czyli on jest większy niż brzuch, on jest szerszy niż ramiona i szerszy niż biodra. Czyli jest głównym, największym punktem całej sylwetki, bo uwierzcie mi, takie sylwetki też się zdarzają, że biust, wcale nie ramiona, wcale nie brzuch, wcale nie biodra, po prostu tyją w pierwszej kolejności, jeżeli przybieramy na wadze. No i tutaj mam na przykład zdjęcie Kasi Figury w takim idealnym zestawie sylwetkowym, czyli ma właśnie bluzkę, która jest po pierwsze lejąca, więc dobra, po drugie luźniejsza pod biustem. Po trzecie do tego są dobre spodnie, które na samym dole są troszeczkę szersze, odbijające od łydki i od kostki i szersze buty. Więc wszystko to sprawia, że ten biust nie jest elementem najbardziej dominującym. On tutaj wygląda kształtnie, jest duży, ale nie jest jakby tym głównym elementem. Sylwetka wygląda bardzo proporcjonalnie. Tak wszystko ok. Natomiast jeżeli duży biust chcę założyć opiętą formę, dopasowaną bluzkę, to oczywiście też może to zrobić i czym może ograć wtedy taką dopasowaną, opiętą bluzkę. Tutaj mam zdjęcie znowu ze sklepu XL-ka. Pani też ewidentnie, bo jej głównym punktem jest biust i ona ma narzuconą taką marynarkę, która bardziej marynarką narzutkę i to jest główna sprawa, żeby to nie była marynarka, która ma się zapinać, tylko ona ma być lejąca, bo jeżeli ma się zapiąć w biuście, to pewnie będzie za duża w ramionach i będzie za duża też w biodrach. Więc najważniejsze jest to, żeby ona była dopasowana w ramionach, nie była za wielka w biodrach, a na biuście ma tylko tworzyć pionowe linie. I zobaczcie, cała reszta jest dopasowana i wszystko wygląda moim zdaniem bardzo ładnie, bardzo ciekawie. A druga opcja, tutaj takie zdjęcie ze sklepu znowu Blue Shadow. Co prawda bluzka jest znowu luźniejsza, ale mogłaby być dopasowana i odbijamy wtedy spodniami takie jak tutaj są, z takimi zakładkami. Po prostu wybrałam to zdjęcie, bo chciałam Wam coś zobrazować. Nie udało mi się znaleźć tego idealnego, ale wyobraźcie sobie, że góra byłaby przylegająca, na to byłyby, do tego byłyby odbijające spodnie z takimi zakładkami i załóżmy taki długi kardigan, jak tutaj. Uważam, że ta stylizacja jest naprawdę warstwowa, świetna, fajne fasony i też dla dużego biustu byłaby naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Dla sylwetek prostokątnych taką podstawą, którą się poleca, jest odbijanie u góry, odbijanie na dole sylwetki, dzięki czemu talia wyda się węższa. To oczywiście też nie musi być tylko odbijanie, to może być też zabudowywanie, tak jak ja jestem tutaj zabudowana aż po szyję, dzięki czemu ta góra jest bardziej poszerzona, zbluzowanie koszuli i trochę odbicie spodniami i talia zawsze wyda się delikatnie bardziej wcięta. Ale czasami może być tak, że sylwetka prostokątna wcale nie ma ochoty podkreślać swojej talii, chce założyć coś luźnego, wygodnego, nonszalanckiego i też oczywiście może to zrobić. I tutaj mam taką
stylizację Drew Barrymore, która też jest sylwetką prostokątną, a przynajmniej w tym rozmiarze, w którym jest tutaj, bo to też zależy, jak trochę się chudnie, to ta sylwetka zmienia swoje kształty, czy też jak się tyje, to delikatnie może się przekształcać. W każdym razie, co sprawia, że ta stylizacja dla mnie ogólnie jest ciekawa, ładna, ale ona nie podkreśliła tutaj swojej talii w jakiś szczególny sposób, bo mamy luźne spodnie, luźny t-shirt, luźną narzutkę, ale zagrała po pierwsze dodatkami, czyli mamy czerwoną saszetkę, odrobinę czerwonego napisu na t-shircie i też ciekawe okulary, warstwa w postaci tej przedłużonej koszuli, która naprawdę dodaje po prostu tej stylizacji, jest to ciekawe. Czyli odrobina koloru, dodatki, ciekawa warstwa i mamy zestaw gotowy. I moim zdaniem ona wygląda tutaj naprawdę stylowo i ciekawie. Zgodnie z teorią, dla sylwetek bardzo wysokich i bardzo wysokich mam na myśli takich, które zbliżają się gdzieś w kierunku 2 metrów, nie takich, które mają 1,70 m, tylko dla takich, których faktycznie gdzieś ich wzrost jest pierwszym elementem, który rzuca się w oczy w otoczeniu innych ludzi. Oczywiście nie mówię, że to jest źle, tylko chodzi mi o to, że jakby nie proponuje się takim sylwetkom golfów. I tutaj mam 2 zdjęcia Gwendoline Christie, czyli aktorki grającej, możecie ją znać z Gry o Tron. I teraz wezmę oczywiście mój telefon. I 2 takie zdjęcia porównujące dekolty, które lepiej się prezentują. Tutaj mamy dekolt typu golf, gdzie on podkreśla bardzo ten jej wzrost. W dodatku jeszcze mamy podwyższony stan. Nogi wydają się bardzo długie, a tułów nieproporcjonalnie krótki i ona jest taka wydłużona niesamowicie. A tutaj 2 zdjęcie, gdzie ma dekolt hiszpański i ta sylwetka automatycznie jakby się skraca, bo nasza uwaga przykuwa się do samego materiału, samej sukienki, a jakby góra tu, gdzie jest ciało, jest po prostu o tę długość, jakby jej sylwetka jest krótsza. Ale 3 zdjęcie, gdzie ona chce założyć golf i tutaj go założyła, bo jest zimno, jest zima, ona ciągle marznie i nie będzie się przejmowała tym, że wygląda na bardzo, bardzo wysoką, na wyższą niż jest, bo ma ochotę założyć golf i nikomu nic do tego. I oczywiście tak powinno być, mamy do tego zupełnie prawo. I teraz co zrobić, żeby nadal prezentowało się to bardzo fajnie, a żeby mogła sobie ten golf założyć. Więc ja tutaj tę stylizację, którą ona wybrała, czyli czarne spodnie i ten zielony golfik khaki i małą torebkę, zamieniłam po lewej stronie, zrobiłam taki mini kolaż. Ja wiem, że to nigdy nie będzie wyglądało super idealnie, no bo to są nałożone elementy, ale wyobraźcie sobie, że gdyby ona założyła spodnie, które są bardzo szerokie na dole, to automatycznie i są jasne, kolor też jest ważny, to ten jasny kolor przykuje uwagę do dołu. Jeżeli będą też takie bardzo dzwonowate, szerokie na dole, to dodatkowo jeszcze ją jakby ściągną na dół. I zamiast tej małej torebki, która jest nieproporcjonalnie malutka w stosunku do jej ciała, wybrałabym taką dużą torbę, taką naprawdę sporą, dzięki czemu cała uwaga byłaby przyciągnięta do dołu i wtedy spokojnie ten golf w ogóle by nie zwracał żadnej uwagi. Także ciekawa jestem, czy Wy też widzicie tę różnicę. Dajcie mi znać w komentarzach, czy ta moja przeróbka ogólnie ma sens i daje jakiś efekt. Według mnie trochę tak, ale biorę pod uwagę, że nie zawsze muszę mieć rację i nie zawsze wszyscy muszą widzieć wszystko tak jak ja. A teraz moje 2 stylizacje. Obie są przygotowane na bazie marki Mormua. Będzie to sukienka oraz kombinezon. Pierwsza stylizacja to jest taka przepiękna sukienka, zupełnie coś innego niż mam w szafie. Dlatego ją wybrałam, ponieważ jest właśnie inna niż to, co posiadam do tej pory.
A ja odnośnie sukienek nie mam ich zbyt wiele, więc próbuję nowych fasonów, szukam dla siebie dobrych rozwiązań. I z jednej strony ona nie jest idealna dla mojej sylwetki, dlatego że moje ramiona są bardzo szczupłe, co zresztą już wiecie. I często Wam mówiłam też, że nie za bardzo lubię je odkrywać, ale z drugiej strony w tym roku próbuję nowych rozwiązań, szukam czegoś, co byłoby dla mnie ciekawe i komfortowe jednocześnie. I ta sukienka z jednej strony właśnie odkrywa to, co we mnie nie jest tym idealnym punktem. Być może moimi ramionami nie zachwyciłybyście się, bo są bardzo, bardzo szczupłe. Pierwsze co, to można by pomyśleć, o Boże, dziecko ze Święcimia. Ale z drugiej strony mamy tutaj to, co bardzo mi się podoba, to jest idealny materiał, czyli len i wiskoza, więc pierwsza rzecz na plus. Druga rzecz na plus to jest taki wakacyjny, lekki, zwiewny look, a to, co ogrywa ten mniej dobry element, jakim są moje ramiona, to jest, moi drodzy, wysoki bardzo stan, taki prawie, że tutaj pod biustem, no i odkryte plecy. Tą sukienkę, no możecie się zastanawiać, jak ją w ogóle nosić, jeżeli nie możemy założyć biustonosza pod nią. Natomiast ona ma tutaj takie wkładki, które spokojnie wypełnią. Ale z drugiej strony, jak idziecie na plażę, to nawet bez biustonosza można też ją nosić. Można sobie dopasować długość ramionczek, więc to jest super. Bardzo mi się to podoba. No i drugie złamanie zasady to jest bardzo duża torba, której nie poleca się do takich drobnych, małych sylwetek jak moje, bo będzie to przytłaczało, obciążało i podkreślało szczupłość sylwetki. Okej, faktycznie może trochę mniejsza torba byłaby tą idealną, ale ta po pierwsze zgadza się wszystko pod względem stylu, czyli mamy sukienkę, która jest zwiewna, letnia, trochę taka plażowa. Do tego element, dodatek, który też jest plażowy, klapki sznurkowe, które też są plażowe, więc zgadza się styl sukienki, zgadza się styl dodatków i wtedy to, że ona jest taka bardzo duża, nie rzuca się aż tak według mnie w oczy, a ja lubię duże torebki, po prostu to jest moja torebka i na zakupy, i na plażę. Mogę w nią wsadzić po prostu wszystko, ale z drugiej strony nie muszę zabierać takiej torby byle jakiej zakupowej. Więc uważam, że ta sukienka jest przepiękna i pomimo tego, że odkrywam element, który nie jest doskonały, to mam wysoki stan i uważam, że i będę tę sukienkę nosić. Czuję się w niej świetnie, nonszalancko. Jest to taka sukienka, której nie zobaczymy wszędzie na prawo i lewo. No i dlatego postanowiłam, że będę w jakiś sposób łamać pewne zasady, ale z drugiej odkrywać czy grać czymś, co uważam, że jest piękne, bo ta sukienka jest naprawdę piękna i pomimo tego, że mam ramiona, jakie mam, to będę ją nosić. I druga stylizacja to taki kombinezon również lniano-wiskozowy od Moremois ze świetnymi tutaj kieszeniami, zabudowaną górą, fajnymi rękawkami, które tak swobodnie sobie spływają po ramionach. I teraz dlaczego ten kombinezon łamie zasady sylwetkowe? Dobrze, i uwaga, teraz cała prawda o moich nogach. Moje nogi, czy moje kolana, to są tak zwane kolana szpotawe, czyli krzywe, po prostu rozchodzące się na boki. Notabene robię na to ćwiczenia, gdzieś tam próbuję to zniwelować, no ale cóż, taka jest o nich prawda. Więc gdybym bardzo się tym przejmowała, to takiego fasonu nie mogłabym założyć, bo on teoretycznie odsłania moje nogi, które nie są 100% idealne. Ale z drugiej strony są szczupłe
I też zasłaniam sobie tutaj ramiona, czyli gdzieś jest taka równowaga. Gram ciekawym fasonem, bo kombinezon zawsze jest czymś innym, czymś ciekawszym. W ruchu to, że nogi są trochę krzywe, nie jest aż tak bardzo widoczne. Dodatki odciągają uwagę. Ciekawy fason, dobry dla mnie kolor, zbluzowana góra podkreślająca talię, wysoki stan spodenek. Więc wiele, wiele plusów, które sprawiają, że mimo wszystko uważam ten komplet, no po prostu ten kombinezon, to nie jest komplet, no zestaw z dodatkami, za naprawdę świetny. Czuję się w nim idealnie, jest mega wakacyjny, komfortowy, bo zasłania górę, a odsłania nogi. Wszystko się zgadza pod względem znowu fasonowym, pod względem stylu, bo mamy taki styl wakacyjny, plażowy. I uważam, że wygląda to naprawdę pięknie. Jest mi mega wygodnie, stylowo i wszystko się zgadza. A gdybym miała przejmować się tym, że mam szpotawe kolana, to pewnie nie założyłabym ani shortów, ani tego kombinezonu, a przecież jest przepiękny. I myślę, że mimo wszystko, chociaż nie jestem modelką, nie mam wszystkiego idealnego, to i tak uważam, że mogę wyglądać i czuć się w tym dobrze. Moi drodzy, to było wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Jeżeli któraś ze stylizacji Wam się spodobała, to na hasło letnie minus 15 macie od marki Moremoa 15% rabatu. Mam nadzieję, że film okaże się przydatny, że pomoże Wam pokonywać swoje opory przed pokazywaniem pewnych niedoskonałości i mimo wszystko ubierać się stylowo, mimo że jakieś elementy w Waszym ciele nie do końca Wam odpowiadają. Za dzisiaj bardzo gorąco Wam dziękuję, że byliście, że oglądaliście. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!